Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem trochę, gdzie mam się patrzeć. Teraz patrzę w podgląd, teraz patrzę na siebie, a teraz patrzę w obiektyw. Więc jeśli mój wzrok będzie nie do końca w tym miejscu, w którym powinien, dlatego że nagrywam odbicie lustrzane swoje, jestem w łazience, jak zresztą widać. Przyniosłam tutaj rzeczy, których będę chciała użyć. Dzisiejszy film to będzie taki poranek nasz wspólny. Pokażę Wam, jak wygląda, może nie typowy mój poranek, natomiast one są do siebie dosyć zbliżone, czyli ogarniam się, coś jem, ogarniam mieszkanie, dlatego że zauważyłam, że z wiekiem staję się coraz bardziej pedantyczna i bardzo nie lubię żyć w chaosie. Mam do ogarnięcia pościel, nie pościel, tylko pranie, ale zanim to pielęgnacja. Wykąpałam się, użyłam dzisiaj produktu, który bardzo lubię i już go w sumie Wam tutaj niejednokrotnie pokazywałam. Jest to peeling, taki peelingujący mus. Tu totalna pustka, ale mam zapas tutaj obok w szafce, więc za niedługo wyciągnę. Uwielbiam ten produkt za zapach, za konsystencję. To jest moje... Myślę, że już możemy nie wyjść, że już jakby kilkanaście tych produktów zużyłam, a kilkadziesiąt. Powracam do niego regularnie, bardzo, bardzo, bardzo go lubię. Mam też balsamu, także jestem już, jeśli chodzi o ciało, prawie gotowa. Ale najpierw, bo w ogóle zauważyłam ostatnio, że mam, czy nie ostatnio, bo ten problem pojawia się cyklicznie co jakiś czas, że ja w ogóle nie piję wody, że w ogóle nie odczuwam pragnienia. Jedyną rzeczą, którą piję, to jest kawa w ciągu dnia. Więc kawa z mlekiem, staram się nie przekraczać dwóch, no ale wciąż. Więc zrobiłam sobie wielką tutaj szklankę wody gazowanej z cytryną i miętą i to jest mój plan na dzisiaj. Zanim sięgnę po pierwszą kawę, to muszę to wypić, bo ja po prostu potrafię wypić, nie wiem, taką pół takiej szklanki w ciągu dnia i to jest tyle, także łyk, przerwa na łyk wody. Włosy mam, jak widać, umyte i jeszcze mokre. Dzisiaj będę chciała użyć dwóch produktów. Jednego najpierw użyjemy i to będzie olejek z firmy Oribe. Ten olejek pięknie pachnie. Czy różni się jakoś mocno w moim odczuciu od innych olejków do włosów? Nie, nie powiedziałabym. Na pewno fajne jest to opakowanie, dlatego że on tutaj ma pompkę i to jest dosyć wygodne. Ja sobie nałożę go dosłownie trochę tutaj na dłoń, o jedną może taką pompkę, gdyż fokus znowu nie współpracuje z nami. Rozetrę to trochę, najpierw dam w łokcie, bo często mi się, wiecie co, zdarza, że później mam tego produktu jakoś za dużo i teraz reszty, czyli takie w sumie pięknie pachnie i to jest w ogóle, myślę, że tutaj ten zapach odróżnia go od innych tego typu produktów, bo pachnie faktycznie pięknie. Dobrze. Później sięgnę jeszcze po taki produkt, który ma nadawać nam objętości. To jest Kevin Murphy. Ja już go mam od jakiegoś czasu. Anti-gravity. Ja nie do końca lubię mieć taki produkt, w sensie czuć produkty na włosach. Ja lubię, wiecie, włożyć rękę we włosy i tu niczego nie czuć takiego, no po prostu żadnego produktu, żadnej pianki, żadnego lakieru czy tego typu rzeczy. Więc mam ten produkt długo i ja tak się z nim trochę lubię, nie lubię. Dzisiaj po niego sięgnę, bo spróbuję jeszcze raz. Może po prostu dawałam go za dużo, albo to nie był odpowiedni moment. I to jest beztłuszczowy, modelujący lotion, zwiększający objętość i blask włosów. Zapewnia delikatne utrwalenie fryzury oraz nadaje jej piękny, lawendowy zapach. Niewielką ilość produktu rozprowadzić równomiernie na całej długości wilgotnych włosów. Następnie stylizować przy użyciu suszarki. Ja nie będę tego nakładać na całą długość włosów, bo to mi się wydaje już trochę za dużo. Dam to tylko tutaj na czubek, żeby trochę je może tu unieść u nasady, ale to zrobię za chwilę przed suszeniem włosów, bo kiedyś użyłam pierwszy raz tego. Napaprałam na głowę i poszłam coś robić i te włosy schły same i to był bardzo duży błąd, bo zrobił mi się taki totalny glut na tej głowie w tych miejscach, gdzie użyłam tego.
Ale tak, do tego za chwilę przejdziemy. Moja koleżanka, która jest też fryzjerką bardzo i pracuje na produktach Kevina, bardzo zachwala ten właśnie antygravity i wiem, że korzysta z niego regularnie. Natomiast w końcu twarz, coś na co ja nie ukrywam, najbardziej czekam. Moja skóra w ostatnim czasie przeżywa ciężkie chwile, moja buzia. Mam tutaj dużo różnych takich stanów, trochę zapalnych albo jakichś takich, które się pojawiały, a ja z nimi zaczęłam trochę walczyć, więc nie wyszły, że tak powiem, w postaci, wiecie, wielkiego pryszcza, ale jednak są takimi podskórnymi jakimiś zanieczyszczeniami. Ale to była kwestia jakby moja wina. Po pierwsze, brak tej kompletnie picia wody. Po drugie, taka trochę po macoszemu potraktowana pielęgnacja. Teraz staram się znowu skupić na tym, tak jak widzicie, nawyki nowe. W ogóle jest godzina 7:26, ja jestem na nogach już od godziny, bo byłam z młodym na spacerze, więc 2000 kroków już prawie mam za sobą. Ale przechodzimy w końcu do tej twarzy, bo kolejna dygresja. Mam tylko tonik i to jest ten moment, że już czuję, że potrzebuję, wiecie, moja skóra się po prostu czegoś napić, więc już potrzebuję kolejnego produktu. I kupiłam wczoraj, korzystając z jakiejś promocji w Hebe, gdzie przy zakupie dwóch produktów, tam z wybranych, ten drugi był 80% tańszy, kupiłam serum 12% czystej witaminy C plus witamina E i kwas salicylowy. Koloryt pory zmarszczki serum. 2 razy bardziej rozjaśniona skóra. Potwierdzone klinicznie. Bardzo dużo dobrych opinii w ogóle słyszałam na temat zarówno tego serum, jak i tego kremu z filtrem. To jest również krem z witaminą C, SPF 50, rozjaśniający krem na dzień, drobne zmarszczki i przybarwienia, ultra lekka konsystencja, niewidoczne wykończenie. I one są, jak widzicie, jeszcze w kartonach. Ja ich nie używałam. Jestem bardzo ciekawa, jakie one będą miały konsystencje, więc dzisiaj sobie ich użyjemy. Tak jak mówię, słyszałam bardzo dużo dobrego. Nie wiem, na ile to była kwestia reklamy, a na ile faktycznie opinia, ale dziewczyny, które pokazywały ten produkt i zachwalały, to są dziewczyny, którym ja gdzieś tam ufam w miarę, jeśli chodzi o ich polecenia, więc no mam nadzieję, że będzie ok. Szklane opakowanie, tutaj jest pipeta, jest takie, wiecie, konkretne. Pyk. Ładny zapach, taki świeży. Czasami cesera mają brzydkie zapachy. Mam wrażenie, a ten ewidentnie pachnie. I to naprawdę przyjemnie i ładnie. Ma spoko konsystencję. Ja nie lubię takich serów. Ser? Nie lubię, kiedy serum jest takie strasznie lepkie, a to nawet takie nie jest. Trochę jeszcze tutaj na czoło, bo mam wrażenie, że mam tego za mało. Ja sobie teraz na chwilę pójdę poskładać to pranie, a do was wrócę, jak ono się chociaż trochę nam tutaj wchłonie i będziemy testować krem. Wracam do was, muszę się trochę pospieszyć, bo mam wrażenie, że już mi za szybko i za bardzo coś schną włosy, więc jeśli chcę użyć tego produktu i je suszyć, to muszę się po prostu pospieszyć. Serum się wchłonęło, jest bardzo komfortowe. Trochę czuję, że mi się skóra lepi, ale nie w taki hardkorowy sposób. Miałam kilka takich produktów, które po prostu były dla mnie nie do zniesienia, a ten jest przyjemny, więc jak na razie pierwsze użycie jestem jak najbardziej zadowolona, więc próbujemy kremu. Mam nadzieję, że będzie równie dobrze jak z tym serum. Dałam sobie trochę kremu jeszcze pod oczy w międzyczasie, bo nie wiem, zapomniałam, że może powinnam to nagrać, także mam jeszcze trochę kremu pod oczy. Opakowanie kremu wygląda tak, jest plastikowe, ale jest dosyć takie poręczne, jeśli mam być szczera, takie chudziutkie, to jest 1,50 ml. Całkiem naprawdę ok. Przed aplikacją wstrząsnąć, codziennie rano nakładaj równomiernie jako krem nawilżający lub po pielęgnacji skóry oraz przed makijażem. Można aplikować na powieki i okolice oczu. Dobra. A, widzicie, czasami trzeba pomyśleć bardziej, a nie się szarpać. Zaraz zobaczymy. Ok, jest dosyć rzadki. Bo tu nawet spływa, pewnie jest go trochę za mało,
Zapach, nie wiem, chyba mi ręce pachną jeszcze od tego serum. Natomiast to, co muszę od razu powiedzieć i przyznać, to to, że mimo, że tu na ręce jest biały, to w skórę się od razu wtapia i ja nie widzę, żeby moja twarz była jakaś teraz, wiecie, bardziej rozbielona niż była. W sensie nie była, ale widzisz, czasami są takie produkty, które potwornie zostawiają nam taką maskę na twarzy białą, jakbyśmy głowę do mąki wsadziły. Tutaj ja tego efektu nie mam, nie widzę. Dobra, dajemy więcej na czoło i jeszcze trochę tu. Mam błąd, przydałaby mi się jakaś forma, która odgarnie włosy, no ale dobrze. Na razie z kremu też jestem zadowolona, łatwa aplikacja, w ogóle nie zostawił jakiegoś takiego brzydkiego właśnie białego koloru na tej twarzy. Zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał z moją taką suchą, mieszaną cerą trochę, bo ja mam cerę bardziej suchą, jeśli chodzi o policzki i czoło, natomiast mieszaną tutaj w strefie T, więc tutaj swędzi szyja, mam nadzieję, że nie od tego kremu, więc zobaczymy, jak on się będzie u mnie sprawdzał. Jak na razie jestem zadowolona. No i teraz przechodzimy do już tutaj ponownie do włosów, czyli będziemy korzystać z tego anti-gravity. Ja go sobie nałożę. On ma dosyć specyficzny zapach, faktycznie taki olejkowy. Jak olejek taki lawendowy. I tak wydaje mi się, że jest go trochę za dużo. Zabieram się do suszenia. Ubrałam się już. Więc tak, zobaczymy, czy ten produkt, cokolwiek, tu mam jakąś szopę, widzę, cokolwiek w ogóle mi dał. Jest wysuszone, czy widzę jakąś tutaj super objętość? Nie. Więc ja po prostu nie potrafię używać tego typu produktów, bo ja wiem, że jak moja fryzjerka to tego używa na moich włosach, w sensie moja koleżanka, której chodziłam mieszkając jeszcze w Bielsku, to faktycznie efekt był widoczny, a ja nie mam cierpliwości, ja bym chciała, żeby to działo się samo praktycznie, no ale jest okej i tak zostawiamy je. Dopijam to, wmuszam siebie, chociaż to jest całkiem dobre, ponieważ marzę już o tej kawie. Powiedziałam wam, że najpierw szklanka wody musi być wypita do końca, dopiero później kawa, więc dotrzymam słowa. Wypiję to i zrobię sobie tą upragnioną już teraz kawę. Siedzę sobie dalej na tarasie, śniadanie już dawno zjedzone. Siedzę i w zasadzie montuję film, który oglądacie. Tu jeszcze resztka kawy. I tak raz jest... W ogóle jest piękna pogoda. Wychodzi nam co chwilę tutaj słońce. Co prawda musiałam coś ubrać na siebie. Taki sweter bawełniany z w ogóle H&M. To chyba jeden z lepszych zakupów, jakich dokonałam. W sensie jestem z niego super zadowolona, a kosztował 25 zł i jest wykonany w 100% z bawełny. Więc tak, okulary na nosie mam, ponieważ bardzo mocne słońce nam tutaj świeci. Nam, bo Leon co chwilę albo jest na kanapie i się opala, albo się chowa w cień, żeby się trochę schłodzić. Ja montuję ten film, już minęło trochę czasu. Dzisiaj zaczynam pracę dużo później, bo też dużo później ją prawdopodobnie skończę. Plus część rzeczy robię zdalnie, po prostu tutaj montując. W trakcie montowania. Za chwilę pójdę się pomalować, ale powiem wam, że i też was zabiorę ze sobą, no nie będzie nic skomplikowanego. Później chcę nagrać jeszcze jeden film, korzystając z tego, że mam dzisiaj takie luźniejsze przedpołudnie. Bardzo dobrze się czuję, wstając wcześniej i chciałabym w ogóle, żeby ta szósta to stała się już jakaś tradycja. Teraz się budzę najczęściej o 7:00, się budzi mnie w zasadzie Leon, nie ja, ale nawet mi to bardzo odpowiada, bo lubię takie właśnie powolne poranki. Rzeczą, która od razu po prostu sprawia, że mam dużo lepszy humor z samego rana, jest, nie ukrywam, ten taras, który uwielbiam. Bardzo lubię tutaj spędzać czas i mam zamiar korzystać z niego jak długo tylko będę mogła, póki będzie dobra pogoda i wiecie, nie będzie, od razu zachodzi nam znowu słońce.
lał deszcz i zanim nie przyjdzie plucha jesienno-zimowa, także spędzam sobie tutaj teraz im więcej, znaczy tyle czasu, ile jestem w stanie i bardzo mi jest tutaj dobrze. Mam kilka, zjadłam dwa nowe produkty, nie wiem, czy jeden z nich już się gdzieś nie pojawiał w jakimś filmie na kanale, ale to nic. Jakie podlinkuję Wam wszystkie na dole. Natomiast rzeczą taką najnowszą, którą kupiłam dwa dni temu, nagrałam też vloga, nie wiem jaka będzie kolejność tych filmów, ale nie, we vlogu Wam chyba tego też nie pokazywałam. Nieważne, nieistotne. Pierwszą rzeczą, którą użyję czy nałożę na całą twarz, to jest It Cosmetics, taki jeden z ich chyba najbardziej kultowych kosmetyków, czyli krem CC, krem CC. One są w trzech jakby wariantach, w trzech wersjach. Jest taka w takiej turkusowej, jakby bardziej tubce i to jest wersja taka chyba neutralna albo matująca. Właśnie już nie pamiętam, który kolor był który. Natomiast jest jeszcze taka srebrno-szara i ona chyba była taka, miała mieć wykończenie znaczy neutralne, ani nie matujące, ani nie rozświetlające. I wcześniej była jeszcze tubka, czy opakowanie miało kolor różowy i to była wersja rozświetlająca. Ja wszystkie trzy parę lat temu miałam, jakiś tam jeden po drugim chyba, nie pamiętam dokładnie jak to było, na pewno wszystkie trzy wtedy miałam i je przetestowałam. Ten rozświetlający był dla mnie najgorszy, dlatego że przede wszystkim nie trafiłam tam z kolorem. Poza tym był chyba dla mnie ten efekt trochę za mocny. Natomiast byłam ostatnio w Naglasie i zobaczyłam, że jest jakby odnowiona, odświeżona wersja tego produktu. Spiałam włosy, jest tu mi jakoś dziwnie, pewnie coś sterczy, ale widzę tu w podglądzie, ale żeby mi nie wchodziły, wiecie, na twarz. Więc tak, jest odświeżona wersja tego produktu i pomyślałam, że spróbuję, tym bardziej, że szukam trochę, nie ukrywam, jakiegoś właśnie kremu koloryzującego, kremu BB, kremu CC. Te mi się wtedy fajnie nawet sprawdzały. Użyłam go wczoraj pierwszy raz, ale też użyłam takiego bronzera, który pożyczyła mi koleżanka i mam wrażenie, że to wszystko było trochę za ciemne. Natomiast daję mu dzisiaj jeszcze drugą szansę, użyjemy go teraz wspólnie. Moja twarz, co prawda tak jak Wam już mówiłam wcześniej, ma dużo tutaj jakichś takich niezbyt ładnych, czerwonych punktów. To jest moim zdaniem taki produkt, który jest trochę na granicy podkładu, w sensie on też ma mieć te właściwości pielęgnacyjne, natomiast jest dosyć gęsty i taki treściwy i też dosyć mocno jak na krem koloryzujący. Krem koloryzujący jest dosyć mocno kryjący. Boże, coś nie mogłam się. Mam go wysłowić. Mam go w kolorze, którego nazwy teraz nie pamiętam, a nie widzę tego tutaj. Czy to jest jakiś numer? Nie. Ale dam Wam w opisie linki i tam napiszę jeszcze raz, jaki to był kolor. W sensie napiszę Wam tam, jaki to jest kolor. Na pewno nie jest najjaśniejszy, bo ten najjaśniejszy wydawał mi się zbyt taki żółty, jak próbowałam go co prawda na dłoni. Nie wiem, czy ten nie będzie trochę za ciemny, ale damy mu jeszcze jedną dzisiaj szansę, po prostu z innym bronzerem i może trochę z innym makijażem. Jakaś awantura tam na zewnątrz się dzieje. To, co jest na pewno w nim fajne, to jest to opakowanie, bo możecie więcej, mam wrażenie takie, że bardziej wykorzystujemy ten produkt do końca, niż jak mamy podkład w takim jakimś, nie wiem, opakowaniu szklanym z pompką, to mam wrażenie, że tam jeszcze tego jest dużo, a ta pompka już nie wyciąga jakby produktu. No i też fajne jest to, ja nie wiem dlaczego inni tego jakoś nie robią aż tak często, ten produkt też taki jest, to opakowanie jakby spływa nam cały czas produkt po ściankach na dół, to też jest uważam fajne, że łatwiej jest go wykorzystać. No i wyciągamy go, czyli wyciągamy, tylko on wychodzi nam z pomocą pompki i ja sobie dam, on jest jeszcze widzicie nowy i on jeszcze nie jest taki sprawny, nazwijmy to, więc się wydaje, jakbym go tu strasznie dużo nabrała, ale to jest taka jedna normalna, solidna pompka. I ja go nałożę dzisiaj, spróbujemy gąbeczką, to jest Real Techniques. Ja je bardzo lubię, muszę je ewidentnie już też wyprać, więc gąbeczką będę go nakładać, ale myślę, że równie dobrze mogłabym to zrobić palcami. Mam też z It Cosmetics taki dedykowany w teorii do tego produktu pędzel, taki dwustronny. Z jednej strony szerszy, z drugiej strony taki mały, wąski, bardziej precyzyjny, nazwijmy to.
ale nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, czy nie w moim domu rodzinnym nie został, bo jakoś ja się z nim wtedy, pamiętam, nie zaprzyjaźniłam. No ale może trzeba jemu dać drugą szansę. Mam takie wrażenie, że oni faktycznie musieli zmienić chociaż trochę tą formułę tego produktu, dlatego że on daje taki ładny efekt zdrowej skóry, takie zdrowe rozświetlenie, a nie taki błysk i blask mocny. I to naprawdę wygląda ładnie, odbija się światło. Ja tu mam bardzo jakby słoneczne to mieszkanie, więc no, widzę, że ładnie się to światło tutaj nam od tej buzi odbija, ale bez takiego błysku jakby intensywnego, więc bardzo ładnie to wygląda. Zobaczymy, czy on faktycznie za chwilę trochę mi nie ściemnieje i nie zrobi nam się ciemna maska na twarzy. Coś nam to słońce zaszło, mam nadzieję, że mnie dalej jakoś w miarę widać. Kolejnym krokiem będzie bronzer i dzisiaj użyję ponownie tego bronzera w kremie z Chanel, więc cały czas to samo opakowanie, ja go bardzo lubię i na pewno do niego wrócę, jak to się skończy. Też jedna z Was napisała pod jakimś filmem w komentarzu, że on też występuje teraz w mniejszym opakowaniu, w takim jakby podróżnym, więc jeśli się chce wypróbować, to myślę, że jest dobra opcja. Poza tym moim zdaniem to jest też wydajny produkt, może dlatego, że ja go nie używam jakoś strasznie dużo, to mam go po prostu długo, także muszę dać Was jaśniej, bo tak mi się wydaje, że ten obraz jest za ciemny. I nie nazywałabym tego jakimś konturowaniem, ja to po prostu daję trochę tego bronzera na okolicę tutaj tą, żeby nawet nie tyle wysmuklić, ale żeby, bo nie umiem tego zrobić po prostu najnormalniej na świecie, ale żeby ta buzia nie miała takiego jednego płaskiego, że tak powiem, koloru. Dzisiejszy makijaż będzie bardzo okrojony, bo użyję łącznie 5 produktów. Kolejnym będzie rozświetlacz, taki w również kremie. On jest z firmy AA i wydaje mi się, że w jakimś filmie ja Wam je pokazywałam. Bardzo lubię róż w kremie z tej serii, taki rozświetlający, jest przepiękny, ale ponieważ mam trochę tych takich czerwonych punktów na twarzy, to dzisiaj pominę róż, bo mam wrażenie, że on jeszcze uwydatnia bardziej te wszystkie czerwone punkty, więc postawię na rozświetlacz. I on jest bardzo podobny do produktu z Charlotte. Ja go osobiście nie miałam, tam są też właśnie takie wtupce z taką gąbeczką na końcu, ale te są dużo, dużo, dużo tańsze, a dają naprawdę piękny efekt na skórze i to jest produkt stworzony przy współpracy z Magdą Pieczonką. Ja już o tym, znaczy opowiadałam już o tym, że ja to gdzieś tam wyczaiłam na jej Instagramie i bardzo mi się spodobał efekt, jaki dają te produkty tej jej rolce i pomyślałam, że chcę je pojechać kupić, żeby pojechać zobaczyć na żywo. Okazało się to być trudniejsze niż mi się wydawało, musiałam trochę pojeździć i poszukać w kilku miejscach, ale finalnie udało mi się kupić rozświetlacz i róż. I jeszcze z tej serii jest bronzer, ale jego nie było dostępnego, w sensie w tamtym miejscu, w tym Rossmanie, w którym ja byłam. A podobno on też jest fajny. Tutaj resztką już nie wyciskałam dodatkowej ilości, dam sobie go trochę na nos. Tu na łuk kopiedyna i pod brwi. Tuż do rzęs firma NAM. Już też się tutaj pojawiał kilkukrotnie, więc nie będę o nim się za bardzo tutaj rozwodzić i opowiadać. I na usta błyszczyk, to jest Refresh Rose z Charlotte, miniaturka. Ja go kiedyś kupiłam w zestawie z małą wersją konturówki Pillow Talk i myślę, że to jest fajna opcja. Błyszczyk jak błyszczyk. Ja nie jestem jakąś mega wielką fanką produktów do ust. Teraz staram się to trochę zmienić, ale dam go trochę, żeby te usta się lekko jakby błyszczały. Poza tym ten produkt jest nawilżający, więc też dla mnie dobrze, bo ja zapominam o tym, żeby te usta nawilżyć i one bardzo często są suche, co pewnie też wynika z braku tego, ale druga szklanka już prawie jest skończona, więc dobrze mi idzie. Ja w zasadzie jestem praktycznie gotowa do wyjścia.
mogłabym tak już wyjść, tylko jeszcze bym użyła jakiś perfum i mogłabym już ruszać w drogę. Natomiast tak jak Wam mówiłam, ja się zaraz zabieram do nagrywania kolejnego filmu, następnego, więc zaraz sobie tu gdzieś usiądę w jakimś miejscu i nagram takie polecajki ulubieńców, może nawet w tym, gdzie siedzę teraz, na tle kuchni, ale jest w miarę wygodnie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, jeśli bym się już do Was dzisiaj nie odezwała. Mam nadzieję, że taki wspólny poranek spokojny i taki, ja takie bardzo, bardzo lubię właśnie dni. Ten czas spędzony na tarasie, trochę pracowałam. Także zadbałam o swoją skórę. Dzisiejsze produkty wszystkie Wam podlinkuję i ze wszystkich jestem jak na razie bardzo zadowolona. Największym w sumie takim znakiem zapytania jest jeszcze ten krem. Na razie wygląda ładnie, jak będzie później w ciągu dnia zobaczymy, ale pokładam wielkie nadzieje, że będzie dobrze. On też ma SPF 50, to też jest fajne. Wielkie dzięki za oglądanie, buziaki, pa!